Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w nowym odcinku. Dawno nie było żadnych odcinków, więc dzisiaj nagrywam pełny film, nie short, chociaż powiem Wam, że bardzo lubię nagrywać te shorty, bo to jest taka miła i przyjemna forma komunikacji, żeby być z Wami właśnie na bieżąco cały czas, więc oczekujcie, będzie ich więcej na pewno. Mam nadzieję, że Wam się podobają, dajcie mi znać i powiem Wam, że dużo rzeczy można bardzo szybko przekazać, więc czemu nie. A dzisiaj, słuchajcie, przychodzę do Was z filmem. Tak sobie pomyślałam, że chciałabym opowiedzieć Wam pełnie, nie tylko tak jak w shortach, o dwóch zapachach, które mnie bardzo zaskoczyły. Są to nowe zapachy, nowe tutaj perfumy, które właśnie wyszły. I jako że byłam troszkę sceptycznie do nich nastawiona, ale lubię właśnie takie emocjonalne, może nie emocjonalne, spontaniczne zakupy, właśnie dzisiaj Wam powiem o dwóch takich zapachach. Także zostańcie ze mną. Jak było to w zapowiedzi, dzisiaj będzie poświęcony odcinek dwóch zapachom, słuchajcie, które mnie zaskoczyły. Ja bym nie powiedziała, że będą jakby moimi takimi ulubieńcami, bo był to bardzo spontaniczny, słuchajcie, zakup. Ja bym powiedziała, że nie planowałam. W jednym przypadku była to cena, w drugim przypadku było to, że jest to zapach marki, dla której ja pracuję. Jakby ktoś się pytał, co mam na ustach, słuchajcie, właśnie sobie tu dawkowałam, mam jeszcze po Sisleyu taki piękny, waniliowo pachnący błyszczyk, który mam dzisiaj właśnie na ustach, taki sponsoring. Nie, oczywiście to jest mój błyszczyk, także nie jest to żaden lansowanie nowego produktu. Słuchajcie, pierwszym zapachem, ja tego zapachu nie mam, ale pokażę Wam w rogu, ja czekam na niego, kiedy go dostanę, jest troszkę opóźniony, ale on mnie bardzo, ja Wam pokazywałam go w reelu, jak on tylko zagościł i przyszedł do mojego sklepu. Jest to Magnolia Beautiful La Eau. Dla tych, kto znają Estee Lauder zapachy, nie jest to nic nowego. Magnolie są zapachami, które są lansowane dla takiej panny młodej, która lubi taką romantyczność, bardzo dba o jakby nastrój tego pierwszego dnia, chce być właśnie taka romantyczna, trochę roztrzepana, a trochę taka właśnie, bym powiedziała, podekscytowana, nawet z takim urokiem nastolatki, kobietą, która właśnie, te perfumy są właśnie jakby dedykowane, słuchajcie, na ten pierwszy dzień, ale to nie oznacza, że mamy ich w ogóle nie używać, tylko są na ten wielki dzień ślubu, nie o to chodzi, ale jakby Estee Lauder chce oddać taki urok perfum, czyli bardzo takie romantyczne, takie lekkie, świeże, gdzieś wisi w powietrzu właśnie ta miłość. No i ja kiedy dowiedziałam się, że wydadzą Magnolię, Beautiful Magnolia La Eau, byłam bardzo sceptyczna, gdyż ja nie lubię, jak wszystkie inne marki, włączając tu oczywiście Estee Lauder, wydają, słuchajcie, jakby powielają te same perfumy w kilku odsłonach. Wiadomo, że wydali Magnolia, Beautiful Magnolia Tones, tą Intense wersję. Ja byłam bardzo podekscytowana, bo tam jest iris, ja bardzo lubię taką pudrowość irisa, ale nie do końca jest to mój zapach. No i kiedy dowiedziałam się właśnie, że wyjdzie nowa ta edycja Tula O, tak powiedziałam sobie, następne jakieś dziwne wydanie. Powiem Wam, że kiedy robiłam reela do tego, reela, właściwie shorta, nie reela, reel jest na Instagramie, kiedy robiłam właśnie shorta dla Was, kiedy on zawitał w sklepie, serdecznie Was zapraszam, jeżeli go nie oglądaliście, powiem Wam szczerze, nie wiedziałam, co o nim myśleć, natomiast teraz mogę z całym jakby przekonaniem powiedzieć, że kocham ten zapach. Czym więcej go psikam, tym bardziej jestem w nim zakochana. Naprawdę mnie ujął i uważam, że to jest fantastyczny zapach na wiosnę albo na takie ciepłe lato, czemu nie. W nutach głównych, słuchajcie, jest oczywiście magnolia, no bo to jest
taka oda do magnolii, jest woda miętowa. Ta woda miętowa i ten taki bryzowy, powietrzno-wodny akord tutaj lotusa jest niesamowity. Po prostu, słuchajcie, daje Wam taką mega świeżość. Na początku bałam się trochę tej wody miętowej. Czemu? No bo mnie tak kojarzy, nam się tak koi nam emocje, zmysły i w ogóle jest, bym powiedziała, taka no ble w perfumach, ale jednak nie, ona dodaje mega świeżości. Ja myślę, że ten lotus wraz z różą, tą turecką magnolią, tu zabrakło gardenia, ale wydaje mi się, że oni mówili, że gardenia też nadal jest ta solarna, słoneczna gardenia. Dodaje nieziemskiego uroku, właśnie takiej romantyczności, świeżości, bym powiedziała takiej bryzowości, takiej mega świeżej, musującej atmosfery, że aż się pała życiem, chce się żyć i dyspryskuje kanter wokół tam, gdzie pracuję. Wszyscy właśnie pytają się, co to jest. I dla wszystkich takich zwolenników, co lubią takie świeże, orzeźwiające, ja bym to powiedziała takie właśnie wodne, akwatyczne troszkę, ale z dozą właśnie róży i magnolii zapachy. Przyjrzyjcie się temu zapachowi, on nie jest bardzo drogi, jest naprawdę, daje taką, taką bym powiedziała, odwagę robienia rzeczy, właśnie dzięki temu, że dodaje Wam takiej świeżości, czujecie się wyśmienicie. I ja sobie tu patrzę na review, on na stronie Estée Lauder ma 4,5 na 5, czyli bardzo dobry, słuchajcie. Kto by pomyślał, no bo jest to zapach dość świeży, niektóre osoby mogą nie lubić, ale no zbiera tu dość ciekawe opinie. Jest tam też piżmo, słuchajcie, bardzo delikatne. Tak, jest to taki zielony, magnoliowy, fajny zapach, jak tu właśnie podsuwają inne osoby. Ale mówię, dla osób, które lubią mega świeży zapach, na pewno on się spodoba, jestem w nim zakochana, czekam na moją buteleczkę, także wybaczcie, że nie mam jej dzisiaj, ale buteleczka jest taka sama, jak Wam pokazałam tutaj innych magnoli, bo to jest jednak rodzina magnoli, no, ale jest przepiękna. Następnym zapachem, który skradł mi serce, ja Wam pokazałam też w shortach tutaj z Duty Free, że on jest jakby teraz na piedestale, jest jednym z głównych zapachów Versace, tutaj właśnie, które jakby są faworyzowane i reklamowane gorąco, a więc jest to ta edycja, ja myślałam, że to będzie limitka, Dylan Purple, czyli znowu wchodzimy w tą rodzinę, że kolejne powielanie tych zapachów, a jednak niektóre zapachy, mimo że należą do tej samej rodziny, zobaczcie, jednak się bardzo ładnie przyjmują, są tymi zapachami takimi trochę wybijającymi się i jednak, które skradną nam serce. Takim zapachem jest właśnie Dylan Purple. Ja uwielbiam tą butelkę, słuchajcie, uważam, że jest, aż się psiknę. Coś pięknego. Ja Wam powiedziałam w takiej szybkiej recenzji, że ten zapach na pewno się bardzo ładnie sprawdzi dla osób, które lubią light blue. Ja słyszałam, że sama Donatella Versace właśnie nadzorowała i chciała jakby uchwycić ten moment tych wakacji, tego piasku, tej bryzy morskiej, tego krajobrazu takiego właśnie nadmorskiego uchwycić w tym zapachu. Bardzo piękna reklama jest, obejrzyjcie. Taka bym powiedziała laid back, właśnie jak jesteście na wakacjach, gdzieś idziecie i chcecie się odpocząć. Coś pięknego. Ja myślałam, kiedy do nas zawitał do perfumerii ten zapach, że to jest limitowana edycja i od razu powiedziałam, niezależnie od tego, czy jest to ładny, czy nie, ja go chcę mieć. Okazuje się jednak, że Versace jest moją marką, ja bardzo lubię większość zapachów, bardzo rzadko czegoś nie lubię. Wybaczcie, jeśli ktoś powie, że one są bardzo proste, takie powielające ten sam schemat. Być może, jeżeli ktoś lubi bardzo świeże zapachy, ja gorąco zapraszam, żeby się zapoznał. Zobaczcie, kunsztowna, bardzo ładna butelka z takim gold rose, z tym emblematem meduzy, taka właśnie amfora. Wibrująca, pełna bogactwa, no i ten kolor, ja lubię purple, kto nie lubi? Lubicie purple? I co w środeczku jest? No jest oczywiście to zapach bardzo, bardzo świeży,
Jest specjalny Ambroxyl, Belabre, nie wiem, to są jakieś ich takie nazewnictwa i pewnie nowe ujęcia pewnych kompleksów tutaj kwiatowych, ale jest gruszka, słuchajcie, jest bergamotka i bardzo taki ładny, bym powiedziała, akord kwiatowy. I dla osób, które, tak jak mówię, lubią zapachy bardzo takie świeże, musujące, akwatyczne, bo one takie są i takie mają być, właśnie takie wibrujące, to gorąco Wam polecam. Patrzę sobie, że jest też drzewo cedrowe, więc ono dodaje takiego pięknego wykończenia, ale brakuje mi, słuchajcie, jednego tu składnika, właśnie frezja, zapomniałam, to jest właśnie frezja, którą ja uwielbiam, kojarzy mi się właśnie z taką nadchodzącą wiosną, więc to jest świetny zapach, ja bym powiedziała, na właśnie wiosnę i taki w takim właśnie szorcie też Wam polecałam go, że jestem nim zachwycona. Patrzę sobie tu też, słuchajcie, na feedback. Ja się nie za bardzo kieruję zawsze tym feedbackiem, jeśli chodzi. Ktoś tu na przykład napisał, że pachnie jak szampon. On jest bardzo świeży, ale dla mnie on jest musujący bardzo. Wiecie, ta gruszka gdzieś z tą frezją i to drzewo cedrowe bardzo ładnie u mnie się odlenia. To nie znaczy, że będzie na każdej osobie takie samo. Ale tak, on jest taki właśnie słodkawy, a nie za słodkawy. Jak dla mnie i ja nie żałuję, że go kupiłam, a kupiłam go bardzo okazyjnie, bo teraz cena poszła w górę, no ale tak jak zobaczyłam właśnie na Duty Free, ten cały taki piedestał z wszystkimi tymi dylanami z tej marki, to aż mi się ciepło na serce zrobiło, bo naprawdę lubię te zapachy i te piękne opakowania, także czemuś nie. Także to są dwa zapachy, które dopiero jest początek roku, dopiero wyszły te zapachy i gdzieś tam zbierają właśnie te recenzje, ten feedback, te wszystkie review, więc zobaczymy, jak to będzie dalej i ja uważam, że one się będą bardzo dobrze sprzedawać. Jestem nimi zachwycona na plus, jeśli lubicie właśnie takie świeże, tak jak powiedziałam, bardzo kobiece, bardzo romantyczne, zielone zapachy, to one się u Was też sprawdzą. Powiedzcie mi, czy w ogóle spróbowałyście je, czy przyjrzałyście się, bo tak jak mówię, ja tutaj gdzieś się tam lokowałam i widzę te reklamy wokół, także na pewno dla Was, które lubicie perfumy, gdzieś je widziałyście. Także powiedzcie mi, czy wąchałyście i co o nich sądzicie, albo na jaki zapach właśnie czekacie, bo chcecie go powąchać i właśnie zachęcić siebie do zakupu pod nie. Na dzisiaj to wszystko, dziękuję serdecznie. Nie zapomnijcie właśnie subskrybować i kciuka, nie palca, kciuka w górę. Pa, pa, życzę Wam miłego dnia.